No mecz na szczęście wygrany 2-0, szczęśliwy dla Arki, nie był może jakiś porywający, ale konsekwentnie graliśmy do końca i myślę, że wymęczony, ale sprawiedliwy wynik dla Arki. Pierwsza połowa nie zapowiadała łatwego zwycięstwa. Czy zmiana na Ciebie i na Da Silvę w drugiej połowie miała być takim wymęczeniem zawodnika w pierwszej połowie, później silnym uderzeniem? Nie, no na pewno wchodzimy z ławki, chcemy pomóc drużynie, wzmocnić ją, a nie osłabić nawet. I tak to wygląda, no takie mamy zadanie. Chcemy grać, staramy się pomagać. Dzisiaj wszedł Da Silva, strzelił ponownie bramkę, o to chodzi, jest napastnikiem. I trener na to liczy i my musimy z tego się wywiązywać. Dzięki. Radek Kruchnik, to jak to było z tą bramką numer 1? Wniesiona ręka w górze, wszyscy myślą, że ty strzelasz gola, nawet speaker podaje twoje nazwisko, a się okazuje, że jednak był gol samobójczy. Znaczy, no ja zrobiłem dobrą robotę, po prostu ucieszyłem się z tego powodu, że wyskoczyłem do góry, zmyliłem jakby przeciwników i myślę, że tym było spowodowane, że bramka wpadła na głowę przeciwnika i strzelił coś swojaka. Wygraliście w ciężkich bólach dzisiaj trochę, bo to był chyba trudniejszy mecz niż ten z Wartą. Był trudniejszy mecz, ponieważ graliśmy troszeczkę bardziej, znaczy chcieliśmy grać troszeczkę inaczej i to było spowodowane, żeby zmylić przeciwnika i żeby nie grać identycznego futbolu jak z Wartą, bo na pewno przeciwnik nas analizuje. W pierwszej połowie nam to za bardzo nie szło, w drugiej połowie wróciliśmy do tej starej gry i całe szczęście wygraliśmy. Najważniejsze, że wygraliśmy, no właśnie to jest to, żeby zespół wygrywał w bólach mecze, a nie pięknie grała, a mecze przegrywał.